kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy Was nad jezioro Garda. Postanowiłam, że nakręcimy kilka takich vlogów właśnie z różnych miejsc nad jeziorem Garda. Prosiliście mnie o to ze względu na to, że planujecie wakacje i nie wiecie, gdzie pojechać, dlaczego wybrać jakie miasto. Dlatego zbiorę wszystkie te miasteczka godne uwagi i zrobię też post na moim blogu. Także zapraszam Was do śledzenia mojego vloga. Tam będziecie też na bieżąco i macie wszystko pogrupowane w podróżach. Jedziemy do Sirmione, pokażę Wam naprawdę bardzo ciekawe, takie trochę inne miasteczko i nie tylko. Będzie tam też bardzo ciekawa plaża, więc jeśli przyjedziecie w okresie wakacyjnym, to warto jest tam zajrzeć. Jeśli będzie upalny dzień, to tam właśnie możecie się odświeżyć. Także teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Jeziorem Garda jest też bardzo dużo takich miejsc. Tutaj na przykład jest showroom z Camaiol. Polecam właśnie skosztować dobrego wina Lugana, które pochodzi właśnie z tych okolic. Tutaj w takich sklepach możecie znaleźć dużo taniej dobre wino, na przykład te 10,50 € i to jest brut, czyli ma bąbelki w środku, taki tak zwany szampan powiedzmy. Bardzo drogi jest olej z jeziora Garda, bo tutaj akurat jest, widzicie, 35 € za litr, to jest bardzo dużo, 18 € za pół litra. Także polecam kupić właśnie w takich miejscach wino. My wzięliśmy sobie dwie butelki, bo my bardzo lubimy wieczorem albo nawet do obiadu wypić sobie lampkę dobrego wina. Lecimy dalej. Niestety musicie wziąć pod uwagę to, że nad jeziorem Garda zawsze są ogromne korki, a to jeszcze nie jest teraz sezon, ale jak tylko tutaj dojedziecie, to ma się wrażenie, jakby się było nad morzem. Naprawdę, widoki są cudowne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wszystkie rośliny, ronda, jest to naprawdę wszystko dopracowane, no, dużo lepiej niż nad naszym jeziorem. Parking za godzinę 2:50, 2 godziny 5. Oczywiście godzina 12, wszystkie restauracje się zapełniają, jest full. Pamiętajcie, że restauracje zazwyczaj pracują tylko do godziny 2. Jeszcze dobrze nie doszliśmy do Sirmione, to znaczy jesteśmy w Sirmione, ale jeszcze nie doszliśmy do samego centrum, a dzieci już mówiły, że są głodne, bo jest godzina oczywiście obiadowa, więc zatrzymaliśmy się w pierwszej restauracji na obiad, zjemy coś szybkiego i lecimy dalej. Jest piękne słońce, jest piękna pogoda, 21 stopni. Oni chcieli usiąść na zewnątrz, a ja powiedziałam nie, bo ja chcę siedzieć na zewnątrz w słońcu. Przynajmniej troszeczkę witaminy D. To jest Sirmione, zobaczcie menu. Otwieram i od razu zdjęcie zrobione z góry. Tak to wygląda, tam właśnie idziemy. Restauracja nazywa się Erika i ceny, powiem Wam, no, są troszeczkę wyższe niż na przykład u nas, ale też w zależności od restauracji. Ale Lago di Garda musicie wiedzieć, że jest droższe od jeziora Iseo. Zobaczcie, spacerujemy i ile kwiatów jest, no po prostu przepięknie. Tutaj w okolicy jezioro Garda jest też park Sigurta się nazywa i pobił rekord Guinnessa, bo zasadził ponad 1 000 000 tulipanów i to jest chyba taki przedsmak. Zobaczcie, ile tulipanów, no przepięknie, w każdym miejscu inny kolor, inny rodzaj, coś niesamowitego.
Zobaczcie, Anastazja, jaka pozycja, kiedy robi zdjęcia. Chyba ktoś coś wziął po mamie. Wreszcie doszliśmy do głównej atrakcji Sirmione. Zanim wejdziecie przez most do centrum Sirmione, zatrzymajcie się na chwilę na zewnątrz. To właśnie z tego miejsca wychodzą najlepsze zdjęcia. Perché? Potem skierujcie się przez most do centrum Sirmione. Tak naprawdę do miasteczka prowadzą dwa mosty, przy czym jeden jest już tylko ozdobą. Przejazd samochodem przez most możliwy jest wyłącznie dla rezydentów oraz osób posiadających rezerwację noclegu w którymś z hoteli znajdujących się za miastem. Zamek jest niekwestionowanym symbolem miasta, którego absolutnie nie można pominąć. Można też wejść do środka i zwiedzić jego wnętrza. Z góry, z zamku Skaligerich, rozciąga się przepiękny punkt widokowy. Nic, dzieci chcą lody. O, mama enorme. Gabriele. Grazie mille. O, mama enorme. Grazie. W tej lodziarni mniejsze kono, 10 euro za dwa lody, ale te lody są ogromne, one są na 4 osoby, nie na dwie. Lody były pyszne, polecam. Dość drogie, bo zapłaciliśmy za te dwa lody 10 euro, więc nie były takie tanie. Pamiętajcie, że w samym centrum tutaj w Sirmione, po pierwsze będzie bardzo dużo ludzi, nie można tutaj dojechać autem. Jest bardzo dużo takich sklepików typowych, z których możecie sobie kupić jakąś pamiątkę, jakieś takie typowe suweniry właśnie z okolicy. Tutaj przede mną teraz jest taki sklep, widzicie, z jakimiś nietypowymi pamiątkami. Jest ich tutaj dość sporo. Jedna lodziarnia na drugie, ale jakie one są ogromne, ile tu jest smaków. Z każdej strony lody, lody, lody dla ochłody. A tutaj mniej kosztują, 5 euro dwa smaki, tak. W Sirmione znajdziecie sporo urokliwych zaułków. Mimo, że nie jesteśmy jeszcze w sezonie, to już możecie zobaczyć, że na każdym kroku są otwarte kafejki, restauracje, bary, lodziarnie i sklepy. Znajdują się też termy w Sirmione i jeśli mnie śledzicie od dłuższego czasu, to mogliście zobaczyć już dwa vlogi z tego miejsca, bo my czasem z mężem organizujemy sobie tutaj taki dzień spa, total relax. Od 2 lat jak nie przyjeżdżamy, bo przez COVID były też zamknięte sauny, więc się nie opłacało, ale jeśli chcecie spędzić fajny dzień, to polecam. Trochę mniejsze niż San Pellegrino, ale też warte uwagi. Postanowiliśmy, że objedziemy sobie pociągiem. Riparte subito, adesso fa la pausa. Riparte, ok. Sedetevi. Postanowiliśmy skorzystać z tego, że jest pociąg i płaci się za osobę. Dzieci płacą tak samo, euro 20 za bilet i dojedziemy w jedną stronę. Później z powrotem kosztuje tyle samo. Także zrobimy sobie tour. Tusia? Ruszamy!
Sermione pełne jest malowniczych zaułków, zielonych skwerów, z ławkami, przepięknymi kwiatami i w okresie wakacyjnym to tutaj zobaczycie przepięknie kwitnące bugamwil. Jest ciepło, jest 21 stopni, ale żeby wejść tak do wody, powiem wam szczerze, to trzeba mieć odwagę. Widzę, że Francesco też chciał do nich dołączyć. Woda jest naprawdę zimna. A tam się kąpią. To jest na pewno świetne miejsce, by przyjechać tutaj w wakacje i właśnie tutaj zażyć sobie kąpieli, bo woda jest płytka przez długi czas. Nie ma piasku, tylko są kamienie, więc nie będzie na pewno brudna, przez to ma taki błękitny, przepiękny kolor turkusowy. Na pewno tu przyjedziemy w wakacje się wykąpać, bo ma się wrażenie, jakby się było nad morzem. Na plaży znajdziecie też restauracje, bary, wynajmują też rowerki wodne. Także takie typowo turystyczne miejsce. Na pewno będzie tutaj bardzo dużo turystów w wakacje. Tutaj możecie kupić sobie bilety, by popłynąć statkiem. Grazie. Pamiętajcie jeszcze przed samym wyjściem z Sermione, albo zaraz przy wejściu, by wejść do malutkiego kościółka Sant'Anna della Rocca. Znajduje on się tuż za mostem, po lewej stronie, jeśli wchodzicie do Sermione, albo po prawej stronie, zaraz przed wyjściem. Kościółek jest naprawdę niewielki. Nazywa się Chiesa Sant'Anna della Rocca. Warto uklęknąć tutaj na chwileczkę i odmówić sobie modlitwę. Tyle w dzisiejszym vlogu. Wracamy do auta. Chłopcy już poszli do przodu, a my idziemy troszeczkę wolniej, bo jeszcze się zatrzymałyśmy, żeby zrobić kilka zdjęć. Było naprawdę fajnie. Szkoda, że jest bardzo dużo ludzi, więc odradzam wam przyjechać tutaj w niedzielę i w weekendy długie. Raczej w tygodniu, w takim dni, kiedy nie jest aż tak strasznie dużo ludzi. Bo jeśli nie, no to będziecie mieli problem, żeby zrobić zdjęcie, żeby cokolwiek zobaczyć na spokojnie. I z parkingiem też będzie problem. Także odradzam weekend. W sobotę jeszcze, ale niedziela to już zupełnie odpada. Tym bardziej, że zobaczcie, koniec marca, a co dopiero będzie w maju, w czerwcu, w lipcu. Nie pamiętam aż tyle tłumów,
kilka lat temu. Ostatnio razem byłam chyba 2 albo 3 lata temu tutaj w Sirmione, bo nie przyjeżdżam ostatnio często. Anastazja już nic nie mówi, bo jest tak zmęczona. Gabriele też już narzekał na ból nóg. Wy ubierzcie sobie wygodne buty, bo jest gdzie chodzić, spacerować. Weźcie sobie strój kąpielowy, jeśli będą to ciepłe dni, bo jest gdzie się wykąpać. My się z Wami teraz żegnamy. Dajcie znać, czy taki film Wam się podobał, czy chcecie kolejne tego typu filmy i widzimy się w następnym filmie.